Co takiego wydarzyło się w Azji w XX wieku, że kontynent ten jest nazywany smutnym kontynentem? O tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Jakub Polit. Przypominam, moim zdaniem najwybitniejszy polski historyk. Kłaniam się, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Nie będę już reagował na prowokację pana redaktora. Żadna prowokacja, panie profesorze. Powiem więcej, prowokacją jest chyba pana książka Smutny kontynent, która będzie dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy. Ja powiem szczerze, panie profesorze, wiedziałem, że w Azji było źle, ale że aż tak źle? W XX wieku? Książka jest prowokacją, bo jeżeli ktoś dokładnie popatrzy, ma na pierwszym planie okładki kaczora, a nawet dwa, ale to żadna aluzja. Pamiętajmy, że Donald to też kaczor. No właśnie, panie profesorze, ale jak to jest? Wiemy niby bardzo dużo o historii, a okazuje się, że obracamy się cały czas tylko w historii Polski, historii Europy. Od czasu do czasu spojrzymy na historię może Stanów Zjednoczonych, a o Azji jakoś tak cisza. Ja od razu powiem, że mój tytuł jest taki smutny, dlatego że ja się zajmuję pewnymi wybranymi problemami. To jest praca, która koncentruje się na właśnie wybranych kwestiach, przy czym nie mówię o czasach najnowszych, aczkolwiek jest prawdą, że tak jak w wypadku kiedyś Związku Sowieckiego, tak w wypadku Chińskiej Republiki Ludowej dużo więcej można wiedzieć o przyszłości tych krajów. To jest doskonale zbadana, to znaczy przewidziana w uchwałach kolejnych posiedzeń plenarnych, komitetów centralnych odpowiednich partii, niż o przeszłości, do której niekoniecznie zdaniem odpowiednich autorytetów warto wracać. No cóż, jeżeli oni nie chcą wracać, no to mogą to za nich zrobić inni. Moglibyśmy tutaj, panie profesorze, skupić się na praktycznie każdym eseju, w którym opisuje pan historię Azji, smutnego kontynentu w XX wieku. Ja powiem szczerze, moim ulubionym esejem jest esej numer jeden, opowiadający o genialnej albo dziwnej wojnie wywiadów brytyjskiego, francuskiego, amerykańskiego, japońskiego, radzieckiego, nawet rosyjskiego wówczas jeszcze. W roku 1917, ale szanowni Państwo, zapraszam tutaj do przeczytania tego rozdziału. Zajmijmy się inną kwestią. Panie profesorze, cały czas się zastanawiam, kiedy w końcu wybuchła ta nieszczęsna II wojna światowa? W 1931, kiedy Japończycy wchodzą do Mandżurii, w 1937, czy tak jak my w Europie twierdzimy, w 1939, ba, w 1941, kiedy rozpoczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana? To znaczy oczywiście, kiedy Chińska Republika Ludowa będzie rządzić światem, to pewnie się dowiemy, że w roku 1931, ale ja jednak, i to nie tylko jako Polak, obstawałbym przy roku 1939 z bardzo prostego powodu. Wojna światowa wybucha nie wtedy, kiedy się morduje dużo ludzi, bo wtedy by się okazało, że najwięcej ich wymordowano w czasie formalnego pokoju, tylko wtedy, kiedy zaczynają z sobą walczyć wielkie mocarstwa, a tak się nie stało ani w roku 1931, ani w roku 1937, bo Chiny, jedna ze stron ówczesnego konfliktu, nie była jeszcze mocarstwem. Natomiast a Japonia ulega... była, przepraszam? Japonia była mocarstwem z całą pewnością, ale nie wystarczy atak mocarstwa, prawda, na państwo słabsze, żeby rozpocząć II wojnę światową. Włoskie mocarstwo zaatakowało cesarstwo Abisynii w roku 1935 i nie była to jeszcze II wojna światowa, chociaż był polski historyk wielce wartościowy, który napisał na ten temat pracę zatytułowaną Pierwszy front II wojny światowej. Może inaczej, prawda? Można stwierdzić, iż wojna japońsko-chińska na dużą skalę zdetonowana w roku 1937 stała się częścią II wojny światowej. I w tym sensie z całą pewnością tak. Od czego, panie profesorze, to wszystko się zaczęło, powiedzmy, w tym roku 1937? W roku 1937. Data jest charakterystyczna. Chińczycy lubią różne kalambury z cyframi, prawda? W stylu 4-6, prawda, masakra na placu Tiananmen, czy ruch 4 maja, 4-5. Tutaj mamy 3-7, a mianowicie 7 lipca roku 1937. No i to niemal tak, to już nie moje porównanie, pewien mój rozmówca je przytoczył. Tak jak się to stało o właśnie Polsce w rozpętaniem II wojny światowej przez Franka Dolasa, ponieważ bohaterem też był pewien szeregowiec Simura,
który właśnie w ową noc 7 na 8 zawieruszył się podczas przeglądu swojej kompanii. Co wtedy robił? Różne podejrzenia są rzucane. Następnego ranka się odnalazł. Istotne jednak jest to, że go wówczas nie było, że jego zwierzchnik w randze kapitana uznał, że podwładny, ponieważ jest nieobecny, zapewne został zastrzelony przez Chińczyków z fortu po drugiej stronie mostu, po drugiej stronie rzeki, wobec czego kazał ostrzelać fort. Tak jak kolega tego Japończyka, Franek Dolas, prawda, po niezbyt długim namyśle wystrzelił. Podobnie jak w wypadku, prawda, Dolasa, od owych strzałów nikt nie zginął, a jednak odpowiedziano na niego ogniem, prawda, a to jest oczywiście oficjalna wersja japońska, że do wszystkiego doszło przez przypadek, że to w gruncie rzeczy incydent był i że potem nie nastąpiła żadna wojna, po prostu władze japońskie kazały bandytów chwytać i rozstrzeliwać, a nie mogąc ich znaleźć w pobliżu Pekinu, zaczęły ich szukać w pobliżu Szanghaju, w pobliżu Chongqingu. Przypomina to opowiadany w czasach mojego dzieciństwa w szkole podstawowej dowcip, co armia sowiecka tak długo robi w Afganistanie, mianowicie szuka i nie może znaleźć tego, kto ich tam zaprosił, prawda? Więc Japończycy szukali prawdopodobnie autora owych strzałów. Tylko że Japończycy byli bardzo krwawi w tych poszukiwaniach, o czym mam nadzieję za chwilę, panie profesorze. A Sowieci w Afganistanie też. Też, oczywiście. Jaka jest w związku z tym, mamy oficjalną wersję japońską, jaka jest wersja chińska? Można ambitnie powiedzieć, jaka jest prawda historyczna, prawda? Proszę. Może to już samo sformułowanie w naszych czasach, znaczy się historyczna prawda, staje się niepopularne. Kiedyś mówiono, że prawda jest klasowa, a pewien wybitny skądinąd badacz w swojej dziele o genezie zimnej wojny zamieścił tabelkę, że wojna ta wybuchła zdaniem Wschodu i z drugiej strony tabelki zdaniem Zachodu. O ile mi wiadomo, w wypadku genezy II wojny światowej, przynajmniej w Europie, takiej tabelki odnośnie prawd nazistowskich nie zamieszczano. Prawda jest taka, że rzeczywiście lokalna armia japońska, bardzo zresztą w sposób dęty nazywana armią, gdyż w zasadzie była to brygada wojska zwana Japońską Armią Chin Północnych, nie mylić ze sławną armią kwantuńską, która nie była w pobliżu Pekinu, była w Mandżurii, zamierzała rozpętać właśnie incydent, awanturę, starcie zbrojne, które by mogło spowodować zwiększenie obecności japońskiej w tym rejonie. Pod tym względem jednak się przeliczyła. W zasadzie nie było tu jakichś szczególnych tajnych planów, które wyjęto spod poduszki. Skoro już coś takiego wybuchło, zamierzano rzeczywiście wyszarpać dla siebie kawał terytorium, wyprawiono dywizję z Korei, żeby coś uzyskała i przez mniej więcej miesiąc niespełna ślimaczyła się wojna, nie wojna, prawda, strzelanina na północnych rubieżach państwa chińskiego. Przełomem dopiero stały się walki wokół Szanghaju na początku sierpnia roku 1937, dlatego że Szanghaj to była ogromna metropolia, dlatego że Szanghaj to były światła Jupiterów, dlatego że Szanghaj to była obecność mocarstw, dlatego że jeżeli wydarzenia w Szanghaju nie byłyby wojną, to już nie wiadomo, co w Chinach mogłoby nią być. Panie profesorze, najbardziej wstrząsająca moim zdaniem część książki, rzeź w Nankinie. Po co? Krótka piłka. Bo mogli? Mogli, to mogli, prawda, i nawet potrafili i dokonali. Natomiast dlaczego, to w zasadzie do dziś dnia nie jest to jasne. Jaki był cel aż takiego okrucieństwa? Po czym ty po raz pierwszy o tym pisałem, bo proszę mi wybaczyć tą bezwstydną reklamę, ale nie ja zacząłem. Smutny kontynent jest pewnego rodzaju rozszerzeniem, przebudowaniem pracy wydanej w roku 2002, w którym znalazły się artykuły wydane jeszcze wcześniej, na przełomie tysiącleci. W czasie, kiedy pisałem po raz pierwszy o rzezi nankińskiej, była ona wydarzeniem mało znanym. Potem oczywiście w puzon propagandy zaczęły dąć władze Chińskiej Republiki Ludowej, aczkolwiek długo nie były one wcale tym zainteresowane. Zupełnie kto inny przypomniał samą rzeź. Nankin był wówczas stolicą Chin. Bronił się niespełna 24 godziny. Dlaczego doszło w tym mieście do rzezi? Rzezi, która trwała prawie 3 miesiące, czyli nie mogła być spontaniczna, bo nawet najbardziej rozbestwiona soldateska, zważywszy, że była to w znacznej mierze praca ręczna,
dokonywana przy pomocy broni białej, prawda? Chociaż także przy pomocy broni palnej, no musiałaby się w końcu zmęczyć, prawda? Rozbiec po domu w celach rabunków, podpaleń, gwałtów. Do wszystkich z nich oczywiście dochodziło, ale cały czas była kontynuowana rzeź. Po co była cała ta operacja? Twardych dowodów rzeczywiście brak. W zasadzie jedyne sensowne namiary mówią, iż zamierzano tym potężnym akordem, ostatnim uderzeniem w bęben, zakończyć dopiero co sfinalizowaną kampanię szanghajską, która dobiegła końca w listopadzie, porazić strachem Chińczyków, przekonać ich, że w zasadzie są osamotnieni i zupełnie bezbronni i skłonić do obalenia Chiang Kai-sheka, bo z tym ostatnim władze japońskie nie zamierzały pertraktować i zmusić Chiny do podpisania jakiegoś układu pokojowego. I tutaj najwyraźniej się przeliczono, dlatego że wydźwięk całej tej operacji okazał się przeciwny do zamierzeń. Skąd, panie profesorze, to całe okrucieństwo, którego nie powstydziliby się ani Niemcy Adolfa Hitlera, ani bolszewicy, ani banderowcy? No akurat Niemcy, prawda, byli obecni w Nankinie, byli tam także obecni przedstawiciele Partii Narodowo-Socjalistycznej i byli tym wszystkim stworzeni, przerażeni. Zresztą później niektórzy z nich podczas powojennych procesów właśnie mówili, że jeżeli należało się rozprawić z Żydami, to jednak w jakiś sposób humanitarny, prawda, w rękawiczkach, o, z użyciem gazu, a nie tak bestialsko, sposób azjatycki, jak to robili Japończycy. Ale przepraszam, panie profesorze, pan tutaj na przykład opisuje, że Japończycy zostają spędzeni do jednego domostwa na jego najwyższe piętro. Chińczycy zostają spędzeni do domostwa na najwyższe piętro, czy też na dach, parter jest podpalany i pisze pan na przykład, że skaczą, prawda, z okien, skaczą z dachu, wypisze maluj przecież obrazki z getta warszawskiego. No to prawda, ale to ukazuje jedynie, że z jednej strony się mówi, że pomysłowość oprawców jest niewyczerpana, a z drugiej strony rzeczywiście pojawiają się te same, prawda, równie zabawne dla mordujących schematy. Trzeba pamiętać, że życie japońskiego żołnierza było niełatwe. Oprócz perspektywy zaszczytnej śmierci za cesarza, mógł on jedynie, prawda, liczyć na krótkotrwałe niestety, bo prawdopodobnie by to zwierzchnicy skonfiskowali łupy w postaci kobiet. Nie można było tutaj liczyć na jakieś dłuższe związki, prawda, jedzenia, picia, no i właśnie podpaleń i morderstw. Trzeba powiedzieć z naciskiem, że nie wynikało to z jakiejś natury niezmiennej, ludzkiej, azjatyckiej. Po pierwsze dlatego, że służby wojskowej poborowy japoński niejednokrotnie usiłował uniknąć. Migano się od niej, dopóki się nie trafiło do koszar. Dopiero tamtejsza tresura zamieniała poborowych w swoiste cyborgi nakręcane, prawda, strachem oraz nienawiścią. Jeszcze jedna stała warta uwagi, no podczas walk poprzednich, na przykład w dobie wojny rosyjsko-japońskiej, może nie ten sam, ale taki sam, pokolenie wcześniej, ten żołnierz zachowywał się zupełnie inaczej, nie tylko wobec jeńców, nie tylko wobec cywilów, ale także wobec samego siebie. No, zachęcano na przykład na wyspach japońskich młode dziewczyny, żeby pisały listy do żołnierzy nieposiadających rodzin, żeby otrzymywali oni w tych warunkach bojowych, smutnych, dalekich, to była wojna w Mandżurii z Rosją, jakąś korespondencję, prawda, żeby wiedzieli, że komuś na nich zależy. Podczas gdy w czasie II wojny światowej, jak mówiono, z powodu przeciążenia poczty i trudności komunikacyjnych, w końcu przestano dostarczać listy nawet od rodziców, dzieci, żon, prawda. Była to zmiana raptowna, wynikająca ze zmiany wytycznych na górze, nie z jakichś wytycznych cywilizacyjnych. Podobnie jak jest nieprawdą to, co się często mówi, że no Japończycy uważali, że jeńcy, którzy się poddają, to nie są ludzie. Nawet na filmach samurajskich można czasem zobaczyć, że nawet samurajowie, a jednak większość rekrutów to nie byli potomkowie samurajów, znali uświęcone gesty, które bez utraty honoru pozwalały na złożenie broni. Podnosiło się szyszak na ostrzu miecza. Tutaj no rzeczywiście sytuacja była specyficzna. Musiało się to dziać wszystko za
pozwoleniem i zachętą naczelnego dowództwa. Ba, są nawet dowody, iż żołnierze po prostu mieli już dość, bo tą robotą ręczną byli zmęczeni. Zachęcano ich do tego czarkami, sake oraz no, motywacją ideologiczną. Ile osób zginęło w Nankinie? Nikt ich nie liczył, można tak powiedzieć. I od tej Ale szacunki są od 20 do 200, a nawet więcej tysięcy. Podobnie jak w wypadku Holokaustu, czy na przykład rzezi na Wołyniu, istnieje spór między tak zwanymi minimalistami. Odrzucajmy tutaj oczywistych negacjonistów, prawda, którzy mówią o paru tysiącach zabitych, o tysiącach jednocyfrowych. No, niektórzy twierdzą, że w stanie wojennym zginęło 14 prawda? Osób. No, na pewno zginęło 14 osób i potem także nieco więcej, prawda? To muszę powiedzieć. Góra, no to są dane rzędu 400 paru tysięcy zabitych. Skąd to wszystko wiadomo? No, wiadomo, że organizacje, które przeprowadzały pochówek, głównie organizacje, nazwa brzmi nas szokująco, ale organizacje czerwonej swastyki. Pamiętajmy, że bodajże w Białymstoku sąd nie dopatrzył się nic złego w symbolu swastyki, mówiąc, że jest to stary symbol buddyjski. W sensie dosłownym rzeczywiście tak jest. No więc owa czerwona swastyka, jak twierdziła, pochowała ponad 200 tysięcy trupów. Przy czym minimaliści zgadzają się z tym, ale sugerują, że niektóre zwłoki mogły być liczone dwukrotnie, prawda? A to przy ich znalezieniu i przy ich pochowaniu się wydaje mocno nieprawdopodobne. Maksymaliści powiadają, że wcale nie wszystkich pochowali owi buddyści, część pochowały rodziny, część pochowali sami Japończycy i ową liczbę niemal podwajają. Problem polega na tym, że my nie znamy precyzyjnej liczby mieszkańców Nankinu. Podczas oblężenia znaczna część owych mieszkańców uciekła z miasta po wydarzeniach z Szanghaju, ale równa albo nawet większa liczba ludzi napłynęła do stolicy Chin z pobliskich miejscowości. Zwłaszcza, że zbliżanie się Japończyków sygnalizowały łuny ognia, prawda, i słupy dymu. Stąd te rozbieżności. Przypomnijmy, proszę Państwa, że no, nie ma ścisłych danych co do liczby ofiar w Hiroshimie i Nagasaki, choć oczywiście istniała tam ścisła ewidencja i tak dalej, i tak dalej. Co do jednego możemy być pewni, że liczba zabitych w Nankinie była większa od liczby ofiar obu bomb atomowych razem wziętych. Panie profesorze, przepraszam, a jak wygląda ta kwestia eksperymentów medycznych, jakie Japończycy przeprowadzali na Chińczykach? Dzisiaj, jeżeli porusza się te kwestie, no to wiadomo, dr Mengele, Trzecia Rzesza, koniec, kropka. Z pana książki wiemy, że by tam było dużo gorzej, dużo więcej. No, były to eksperymenty naukowe, prawda? Mówię to oczywiście sarkastycznie, ponieważ naukowy pogląd na świat ma niestety swoje złe strony, bardzo złe strony, prawda? Jak wiadomo, na przykład ludobójstwo nam bliższe dokonane przez Niemców miało naukowy charakter, w przeciwieństwie od wyczynów Turków podczas I wojny światowej, które było nienaukowe i z tych nienaukowych powodów, na przykład ci spośród Ormian, chociaż nie zawsze to było jakimś wyjściem, którzy przeszli na islam, mogli liczyć na uratowanie głowy, no właśnie dlatego, że Turcy postrzegali także metafizyczny, nienaukowy aspekt wydarzeń. Pomysły japońskie tutaj w zasadzie no, wychodziły, no właśnie, podobnie jak w wypadku Wehrmachtu, z jednej strony o możliwościach przeżycia żołnierzy, zwłaszcza pilotów, w ekstremalnych warunkach pogodowych. Pamiętajmy, że klimat mandżurski to jest właściwie klimat syberyjski, prawda? Zresztą już w rejonie Pekinu takie rzeczy się zdarzają. Z drugiej strony trudnościami z pozyskiwaniem wody. Uzyskiwano tutaj na przykład krystaliczną wodę z ludzkiego moczu i podobno, prawda, ten, nie wiem czy niemile pachnący, podobno woda była krystaliczna, ale o niemiłych korzeniach specyfik kosztował także cesarz Hirohito, mający zacięcie naukowe. Natomiast jest bardzo wątpliwe, czy wiedział on o pozostałych eksperymentach, to znaczy po prostu o wiwisekcjach, prawda. Niektóre mogły mieć swoiste, chociaż nie ludzkie, racjonalne wytłumaczenie, inne już dowodziły jedynie chorej ciekawości. No i oczywiście były tutaj znane eksperymenty z bronią biologiczną, z zakażeniami i tak dalej. Wielce interesujące oczywiście, aczkolwiek no,
używanie słowa interesujące w wypadku, kiedy w grę wchodzą ofiary, ma szczególny posmak, dlatego że wydaje się, że pewne rezultaty wpadły w ręce komunistów chińskich, którzy następnie, przypisując swój sposób myślenia innym, oskarżali później aliantów prowadzących wojnę w Korei o prowadzenie ataków biologicznych na Chińczyków, co jak wiadomo nigdy nie miało miejsca. Czy można, panie profesorze, powiedzieć, że japoński atak na Pearl Harbor, na Stany Zjednoczone, tak naprawdę dzisiaj ratuje Japończyków przed tym, żeby postrzegać ich jako zbrodniarzy? Z tego, co pan tutaj mówi, z tego, co możemy przeczytać w książce, to byli naprawdę okropni ludzie, dokonali okropnych zbrodni, ale dzisiaj patrzy się na nich przez pryzmat, przede wszystkim wywołanych przez pana ataków na Hiroshimę i Nagasaki, że jednak byli ofiarami. Trafnie pan rozumuje, natomiast przykład nie jest właściwy. Dlaczego? Wydaje się, że we współczesnym świecie właśnie zaatakowanie Stanów Zjednoczonych może być poczytywane Japończykom na plus, prawda? Walczyli oni z kolonializmem, białą supremacją, paroma tam jeszcze rzeczami. Ponadto bez wątpienia od Stanów Zjednoczonych, nawet nie tylko patrząc od strony wyniku wojny, byli słabsi, a przecież ze słabszymi należy sympatyzować. Na pewno także rzucenie bomb atomowych ustawia ich w pozycji ofiary II wojny światowej i na pewno umożliwiło późniejsze rozgrzeszenie samych siebie przez wielu publicystów japońskich. Wydaje się, że to, że Japończycy nie zostali w pełni zrehabilitowani, powodował paradoksalnie, prawda, antysowiecki kontekst ich polityki, to znaczy to, że trudno było uznać państwo japońskie prowadzące ostro antysowiecki kurs za państwo postępowe walczące o określone wartości na terenie Azji. No i jeszcze jedna sprawa. To, co w ogóle w czasie II wojny światowej i w czasie zimnej wojny nie przebijało się do naszej świadomości, to mianowicie, że zabici żołnierze amerykańscy to była mniej niż 1% ofiar Japończyków i ofiar konfliktu na Dalekim Wschodzie, że jednak większość stanowili Chińczycy, Koreańczycy, prawda, Filipińczycy, mieszkańcy Indonezji. Kiedy te państwa doszły do głosu, to całkowite zrehabilitowanie Japonii okazało się niemożliwe. Zwłaszcza wtedy, kiedy w Korei Południowej zostały zaprowadzone rządy demokratyczne, bo wcześniej dąsy obydwu krajów były postrzegane jako spory w rodzinie imperialistów. Kiedy w dodatku odgrzebano przeciwko Japończykom niewolnictwo seksualne kobiet w czasie II wojny światowej, trudno byłoby, ażeby dzisiaj tego rodzaju działania postrzegane były jako w pełni usprawiedliwione. Oczywiście, panie profesorze, w książce oprócz tych poruszających historii przedstawia pan również sylwetki ludzi, którzy odegrali bardzo ważną rolę w kształtowaniu smutnego kontynentu. Oprócz cesarza wywołanego cesarza Hirohito czy Chiang Kai-sheka jest również Anglosas, generał MacArthur. Ja w związku z tym pozwolę sobie zapytać, jak to się stało, panie profesorze, że po II wojnie światowej największy, chyba tak to trzeba powiedzieć, największy wróg Stanów Zjednoczonych, Japonia, stała się jednym z najbliższych sojuszników tychże Stanów Zjednoczonych. W jakiejś mierze był to przypadek, oprócz przypadku jedna tylko postać, to znaczy Stalin. Natomiast tej obecność MacArthura, który został u mnie, zresztą za innym autorem, opatrzony określeniem dalekowschodni generał, zresztą tak o sobie mówił, w ten sposób zresztą wyjaśniona jest jego obecność w książce Na Dalekim Wschodzie, ona miała też swój precedens, dlatego że człowiek na pewno kompetentny, aczkolwiek stronniczy, to znaczy amerykański prezydent Richard Nixon, w swojej pracy o dwudziestowiecznych przywódcach, zatytułowanej Leaders, prawda, przywódcy nowoczesnego świata, oczywiście przywódcy szczególni, to znaczy tacy, z którymi Nixon się zetknął w czasie swojego sprawowania władzy, a pamiętajmy, że był on wiceprezydentem począwszy od lat 50., czyli bardzo wcześnie te znajomości mógł nawiązywać. Otóż MacArthur jest w tej książce jedynym, powtarzam, jedynym Amerykaninem, chociaż oczywiście Nixon znał prawie wszystkich prezydentów, sekretarzy stanu różnego kalibru polityków. A MacArthur rzeczywiście jest postacią niesłychanie barwną, co wynika z jego temperamentu, z jego osobowości, ale także z politycznego trwania i długości tego trwania, dlatego że był to w zasadzie jedyny wyższy dowództwa
II wojny światowej, który zaczął swoją karierę jeszcze w wieku 19. To prawda, że zaczął ją jako szczeniak, prawda, jako niemalże uczeń w roku 1898 i który oprócz swojego dowództwa na Filipinach, później na Pacyfiku, jako dowódca wszystkich aliantów, w końcu nominalnie także wojsk sowieckich, bo w ich imieniu także przyjmował kapitulację Cesarstwa Japońskiego, później miał epizod stricte polityczny, czyli administrowanie pokonaną Japonią. Jest zaskakujące i paradoksalne, że z ramienia ultrademokratycznych Stanów Zjednoczonych tak ogromna władza, w gruncie rzeczy monarsza, więcej niż monarsza, bo w XX wieku rzadko który monarcha miał władzę tak szeroką, została oddana w ręce jednego człowieka. Przy czym należy podkreślić od razu, i tutaj przepraszam, że takim szerokim łukiem wracam do pańskiego właściwego pytania, że takim powojennym partnerem Stanów Zjednoczonych, gospodarczym, politycznym, wojskowym w Azji miała być Republika Chińska. To właśnie Republika Chińska miała być tym, czym stała się nie do końca Japonia po II wojnie światowej, że początkowo sądzono, że Japonia, podobnie zresztą jak Niemcy, stanie się państwem neutralnym, że zawrze się z nią pokój na określonych warunkach, zawierających oczywiście rozbrojenie, co się stało, ale także ewakuację wszelkich wojsk okupacyjnych i tyle, prawda, że amerykańskie interesy na kontynencie azjatyckim będą reprezentować Stany Zjednoczone. Przejęcie Chin przez komunistów zmieniło tę perspektywę. Zmieniło, panie profesorze, i otworzyło kolejną krwawą perspektywę w samych Chinach. Na koniec właśnie chciałbym poruszyć ten wątek. Jeden z rozdziałów książki nazywa się Świat chińskich obozów komunistycznych. Dzisiaj słyszymy... Koncentracyjnych, bardzo przepraszam. Ale oczywiście także komunistycznych. Nie ma za co przepraszać, prawda, bo nie były one zbudowane przez krasnoludki czy przez pewnych działaczy, którzy nadużyli władzy, prawda, i się zdenerwowali, o czym towarzysze na wysokich stanowiskach nic a nic nie wiedzieli. Była to konsekwencja ustroju. Trzeba pamiętać, że wszystko jedno, czy komunizm, a już w wielu krajach zwyciężył, czy zwyciężył w prawosławnej Rosji, prawda, na katolickiej Kubie, czy w katolickiej Polsce, w buddyjskiej Mongolii, prawda, czy w konfucjańskich Chinach, wszędzie dawał te same identyczne wypaczenia. Oczywiście, tylko że jeżeli mówimy o obozach koncentracyjnych, no to od razu mamy przed oczami niemieckie obozy koncentracyjne, może również obozy koncentracyjne w ZSRR, archipelag Gułag, ale tutaj pisze pan, że chińskie obozy koncentracyjne przyniosły śmierć co najmniej 10 milionom ludzi. No rekord świata. Są to obliczenia takie minimalne, prawda, skrajne. Czy to dużo, czy mało, prawda? Zapewne trudno nam sobie wyobrazić 10 milionów ofiar, to jest więcej niż liczba ofiar I wojny światowej w Europie. Z drugiej strony, patrząc na populację Chin, mniej więcej trzykrotnie większą od populacji ówczesnego ZSSR, można powiedzieć, że tych ludzi do obozów trafiło proporcjonalnie mniej. W jakiejś mierze tak, tylko jeszcze należy wziąć pod uwagę to, kto siedział w owych obozach, że w Chinach zasadniczo w ogromnej mierze, nieproporcjonalnie dużej, trafiali tam przedstawiciele inteligencji i w ogóle mieszkańcy miast. Chiny w tamtych czasach były, zresztą jak były niemalże do ostatnich czasów, krajem w większości chłopskim. Otóż w zasadzie brakuje świadka, przynajmniej od połowy lat 50., który by widział laogaje, bo tak nazywano te obozy, zdominowane przez chłopów. Siedzieli tam przede wszystkim ludzie nieprzeciętnie wykształceni. To wcale nie znaczy, że właśnie te warstwy okazały się wyjątkowo zaciekłe w oporze przeciwko komunistom. Przeciwnie, podobnie jak w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, okazywało się, że inteligencja często bywała skora do wyprzedawania swojej godności w celu kolaborowania z komunistami, że właśnie ludzie prości okazywali się mniej podatni na to wszystko. Natomiast maoiści, zgodnie ze swoją korektą myśli leninowskiej dokonanej przez przewodniczącego, uważali właśnie ludzi wykształconych, a w Chinach w zasadzie do inteligencji zaliczany był każdy, kto posiadał umiejętność czytania i pisania za szczególnie niebezpiecznych.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze potężną emigrację na Tajwan tych, którzy uciekli, to musimy zauważyć, że przy pomocy obozów wymierzono inteligencji chińskiej cios prawdziwie miażdżący, dlatego że ci, którzy stamtąd wracali, co wcale nie było regułą, wracali często jako swoiste wraki, nie tylko fizyczne, ale psychiczne. Na sam koniec, panie profesorze, Związek Radziecki dziś to Chiny jutro? A tak to wymyślił rzeczywiście Mao Tse-tung i oczywiście mówił to w sensie zauroczenia, prawda, Sowietami z najwyższą pochwałą. Mieściło to z jednej strony straszliwe proroctwo, bo każdy, kto choćby rudymentarnie zna historię tych dwóch krajów, widzi, że przechodziły one przez podobne fazy, rewolucje, prawda, po niej pewną fazę, prawda, zawrotu głowy od sukcesów, twierdzenia o liberalizmie, potem okres wielkiego, monstrualnego głodu w jednym i drugim kraju, potem masowego polowania na czarownice w szeregach samej partii, ale odpryskami rażeni byli w znacznie większej mierze ludzie bezpartyjni, potem, prawda, częściowo zełganą odwilż, prawda, i próbę ostatecznych reform. Można w takim razie chyba choć raz życzyć sobie, żeby ta wizja przewodniczącego Mao okazała się ostatecznie całkowicie prawdziwa, no bo wiemy w końcu, jak skończył Związek Radziecki. Tylko w oczach niektórych była to największa geopolityczna katastrofa XX wieku. W oczach innych była to dość przyjemna niespodzianka. To, co tutaj powiedział pan profesor, tak naprawdę, szanowni państwo, tylko bardzo króciutkie streszczenie wszystkich treści, które znajdują się w książce. Oprócz tego wojna w Wietnamie, kolejna rzeź w Hue, o ile, jeżeli dobrze wypowiadam nazwę? Tak, Tybet jeszcze także, chociaż Tybet jest dzisiaj bardziej popularny, bo Hollywood przynajmniej raz może być pochwalony, nie pozwala o nim zapomnieć. Tak jest i wiele, wiele innych kwestii smutnego kontynentu. A może a może by czas teraz napisać coś wesołego? Czy nie ma szans, panie profesorze, wesoły kontynent? Ale są szanse, prawda, liczmy na to, że jednak w większości krajów Dalekiego Wschodu, nawet w Chińskiej Republice Ludowej, proszę państwa, mamy pewne zmiany na lepsze. Ostatni trzej przywódcy chińscy to jednak nie Mao Zedong. Tak jest. Szanowni państwo, ja zapraszam do nabycia, czytania, czytania, jeszcze raz czytania i zadawania pytań panu profesorowi, chociażby za naszym pośrednictwem. Panie profesorze, ja serdecznie gratuluję, czekam na pana kolejne publikacje i dziękuję za tę rozmowę. Bóg zapłać. Serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, na koniec chciałbym jeszcze raz zaprosić do nabycia książki pana profesora Smutny Kontynent oraz zapraszam do wspierania naszej działalności. Jak to zrobić? Nic prostszego, wystarczy tylko kliknąć w opis tego filmu. Ja nazywam się Tomasz Kolanek, z Panem Bogiem.